W niedzielę na zbiorniku wodnym Browary w Końskich odbyły się towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Końskie. Spośród 26 wędkarzy, którzy wzięli udział w rywalizacji, najlepszym okazał się Grzegorz Szczegielniak. 26 zawodników zostało na początku wydarzenia podzielonych na dwa sektory. Po kilku godzinach wędkowania wyłoniono najlepszych. W pierwszym sektorze zwyciężył Marcin Swat z Koła Miejskiego w Końskich, drugie miejsce zajął Damian Olszewski z Koła w Czarnej, a trzecie Daniel Kuleta z Koła Miejskiego w Końskich. W drugim sektorze najlepszym był Grzegorz Szczegielniak, również z Koła Miejskiego w Końskich. Wyprzedził on Mateusza Nowaka z tego samego koła oraz Michała Malasińskiego z Koła Neptun. Największą ilość ryb z wody wyciągnął wspomniany Grzegorz Szczegielniak, ponad 2 kg 830 gram. To właśnie jemu przypadł tytułowy puchar burmistrza miasta i gminy. Głównym sponsorem zawodów było Koło Miejskie Końskie. Sprzętem wędkarskim nagrodzono po czterech najlepszych zawodników z poszczególnych sektorów. Impreza objęta była honorowym patronatem burmistrza miasta i gminy Końskie. Krzysztofa Obratańskiego.